Jest czwartek, dla mnie już na całe szczęście koniec tygodnia. Udało mi się wyjść z pracy trochę wcześniej. Znaczy ja z tego rzadko korzystam, dlatego że jeśli już nazbieram sobie jakieś wolne godziny, to biorę cały dzień wtedy za to. I tylko czasami zdarza mi się chcieć wyjść wcześniej o godzinę czy dwie, ale zawsze są wielkie, wielkie problemy. Nie wiem dlaczego u nas z czterema osobami, które pracują, nie jest okej, żeby ktoś wyszedł wcześniej, a gdzie w niektórych ofisach mają tylko jedną osobę na tym stanowisku i są dni, gdzie nie ma ani jednego travel agent, bo ta osoba ma akurat wolny dzień. Także mi się to w głowie nie mieści, jak to jest możliwe w tej samej korporacji, żeby w jednym oficie było tak, a w drugim było tak. W ogóle jest strasznie, jest tutaj, pokazuje mi samochód 35 stopni i właśnie włączyłam silnik, żeby troszeczkę mi się wychłodził, żeby włączyć AC. No i będę teraz w drodze, także 4 dni relaksu mam nadzieję, oh my god. Te upały tak wykańczają, tu w Kanadzie albo jest za zimno, kurde, albo za gorąco, albo nas tak męczy to naprawdę, także nie ma, bardzo rzadko jest, że jest tak perfekt. Zobaczymy, jak tam będzie u moich rachunków. Jak zwykle niebo jest bardzo niesamowite, zobaczcie na te CB chmury, CB. Pewnie będzie padać, bo oczywiście jadę na działkę, no ale niech pada i niech ta gorączka przejdzie. Nie mam problemu z tym absolutnie. Pani powozi. Tutaj jest jeszcze inny model. Jak mówiłam, są i Mercedesy, i Toyoty, i Fordy, Rolls Royce nawet. Specjalny parking tutaj mają. Proszę, a tutaj jaki nowoczesny, jaki kabriolet. Fajny, ten jest taki bardzo nowoczesny. Super. Zobaczcie, na coś się bardzo zanosi, na jakąś wielką burzę. Jakie chmury, już dawno nie było burzy, przydałoby się. A tutaj następny konik jedzie i panie menonitki z tyłu idą w sukienkach różnych, ciekawych takich. Proszę, i w czepkach. Patrzcie, co tutaj jest. Ta polskie ogórki, ale nie do końca. Ktoś im źle tutaj przetłumaczył i napisali polskie ogórki. Wow. Ale chociaż się starali, prawda? Tam jaka fajna menonicka rodzinka, proszę. Tam siedzą małe, proszę, na kolusikach, jedno na ręku, więc pan odwiązuje konika i będą zaraz jechać. Proszę, jaka bryka, minivan normalnie, menonicki. Ale widzę, że dzieci już chipsy zajadają. Proszę. Czy to mamuśka? Mamuśka też. Także to akurat naturalne za bardzo nie jest. Taka wielka karoca. Ciekawe, ile osób tam siedzi. Ale też muszą uważać, dlatego że te wszystkie drzwi z boku są takie otwarte.
Tam dzieci siedzą, także mogą wypaść. Proszę, jak super tutaj wyglądają przez okienka. O. Fajnie, nie? W tych czepeczkach. Ja muszę uważać, jak jadę, żeby tutaj o krawężnik nie zahaczyła. Bo filmowaniem, a tutaj można zaryć nieźle. Okej, dobra, już wyłączę. Widzę, że skręcają w prawo na szczęście, bo w lewo to trochę tutaj ciężko by było z tym trafikiem. Koń musiałby się namęczyć, a niestety skręcam w lewo. I muszę czekać, tu jakiś stary samochód przejechał jak w Hawanie. No i nasze piękne kanadyjskie krajobrazy, farmy. I jak pięknie pełnia lata. Czyś by tam przede mną padało? Wygląda na to, że pada tam. I deszcz. Wow, długo deszczu nie było tutaj. Także bardzo super. I don't mind deszczu at all. No i dojechałam do Arthur. I tutaj jest w miarę zimno, bo tylko jest 25,5 stopnia. Czyli nie wiem, czy to przez ten deszcz, który teraz popadał. Tu przeważnie jest o 2-3 stopnie zimniej niż w Waterloo. I benzyna jest przeważnie tańsza o jakieś 10 do 15 centów. Widzę, że dzisiaj jest 124,9, a u nas była 130 ileś, także nie wiem, jaka to jest logika tego. No i mały postój po orężadę, żeby było co pić na basenie. Chciałam wziąć Aperol, ale niestety nie mają, bo to mały sklep, więc kupię chyba tylko korony. Za mały wybór, nawet korona im się skończyła, więc skończy się na moim ulubionym drinku do basenu. No i proszę, jak się rozpadało. Zobaczcie, jak dobrze ten preparat na szyby działa. Zima zrobione szyby, tym właśnie co tak jakby odbija te krople i w zasadzie nie musi używać wycieraczek. To wszystko się odbija, także bardzo dobry jest ten preparat. O. I już jest 24 stopnie tylko. Podejrzewam, że jak dojadę, to woda w basenie będzie cieplejsza od powietrza. Ale umyję samochód, fajnie. Dziwna pogoda, bo tutaj słońce świeci, tutaj leje i jest bardzo wesoło. A jestem bardzo wesoła, dlatego że mam 4 dni wolne. 4 dni bez siedzenia w robocie, bez bukowania lotów i innych rzeczy. To znaczy, ja to zawsze lubię bardzo. Ale nie, lepiej mieć wolne. Na pewno lepiej. Teraz dzisiaj właśnie zrobiłam rezerwację dla rodziny 9-osobowej, to znaczy dla 3 rodzin, do tego hotelu, w którym byłam w Punta Cana, Majestic Mirage. Także już od tej pory dosyć dużo ludzi tam zabukowałam. Więc super. Jeśli się pójdzie zobaczyć na własne oczy, to naprawdę to działa. Już nawet filmików nie zrobiłam, a już wszyscy pobukowali. A co dopiero, jakim filmiki pokażę. Zamierzam się w ten weekend zabrać i zrobić w końcu ten filmik z tego hotelu. Bo już miesiąc minął. I proszę, znowu piękna pogoda, jak gdyby nigdy nic, jakby tu w ogóle nie padało, bo tutaj raczej nie padało. I już będę skręcać na jedną z moich docelowych dróg. Zobaczcie, tutaj są takie domki, które można kupić w całości, tak jakby poskładane z segmentów. I nawet fajne są te domki. Ten z tymi wieżyczkami mi się podoba, albo ten z tym gazebo. Fajne są te domki. Już tutaj będę skręcać, także nie mogę za bardzo tak nachalnie kręcić. Skręcę przed tym panem, bo tak on... Bo on mnie później spowolni. Okej. So. No i chmury dalej na horyzoncie, a tam nawet może nie padało.
Że nie będę mogła skorzystać za bardzo z mojego rollercoaster drogi, z górki tym razem, dlatego że wiozę z tyłu grilla takiego wielkiego na działkę. No i trochę głupio byłoby lecieć z tym grillem. Zawsze jak tutaj mam okazję, kiedy jadę, to się rozpędzam i wtedy jest tak jak na rollercoasterze. Ale niestety nie dzisiaj. Właśnie ta górka, ale nie mogę. Nie mogę. No jadę z tubą tylko, to nic. Jest bardzo wolno. Ale fajnie jest, bo jak się wjeżdża, to taki rush jest, bo taki jest dosyć spad tak gwałtowny. Tak jak mówię, ja ogólnie nie lubię rollercoasterów, ale te takie drogowe lubię. Sorry, że tak tu macham tą kamerą. Tutaj zobaczcie, jaki jest park maszyn. Jakie traktory stoją i różne tam spychacze. Już prawie jesteśmy. To jest Maple Lane, czyli ogólnie ta miejscowość, w której jest Zealand. Tylko że tak jakby tutaj jest centrum tego Maple Lane. Czy ono nie jest aż tak wielkie. Śmieję się z tego, bo no, to jest bardzo mała miejscowość. Oho, widzę, że tutaj znowu coś się zanosi. Tym razem nie jadę tą drogą, którą my ostatnio jeździmy, bo jeździmy nową drogą, to znaczy nie nową, to była nasza pierwsza droga, zanim odkryliśmy tamtą. Tamta jest trochę krótsza, 8 km, no ale niestety są roboty drogowe. No i tamtą nie będziemy w tym roku jeździć, ale pojadę częścią tamtej. Chcę zajechać jeszcze do Alvina, do tego właśnie sklepu. Jak ktoś nie oglądał mojego vloga o menonitach, to właśnie ten sklep był na tym vlogu. Chcę jechać do Alvina, bo muszę kupić lód. Bo nie zaopatrzyłam się w lód, stwierdziłam, że kupię przed samym Zealand u Alvina. Więc nadłożę te 8 km teraz jeszcze, żeby jechać koło Misty Meadows Country Market. No i jakiś traktor zawsze musi jechać, a ja się będę wlokła teraz za nim, bo linia się zrobi nieprzerywana. No i co? So, zatrzymałam się u Alvina i kupiłam lokalne truskawki, które są bardzo pachnące. I pytałam się, czy w tym roku mieli ten open house. I się okazało, że nie mieli, dlatego że ta ulica jest zamknięta, ta droga, więc oni muszą tutaj, bardzo biznes musi cierpieć. Ale dowiedziałam się, że Alvin otwiera nowy sklep. I proszę bardzo, jakie piękne kwiatki tutaj mają. Jak zwykle. No już to pokazywałam na vlogu, także każdego zapraszam. Kto nie widział mojego vloga, a jakie tu duże mają te wind chimes, zobaczcie. Ale fajnie brzmią, się podoba. 180 baksów, nieźle, no ale bardzo fajne, to nie jest coś na jeden sezon, co się kupuje. No i jeszcze raz tak ten sklepik wygląda, tutaj są różne takie rzeczy pieczone przez panie, menonitki, tu mamy kapelusze, panamy różne tutaj, Chanel, kosmetyczki i tak dalej. Tu mamy ser, już mi bateria mruga znowu, kurczę. Tu mamy różne syropy klonowe, tu mamy różne nasiona i tak to tutaj wygląda. So how much is it? $2.90. Oh, $2.90, even cheaper, see? Yeah, it is. You guys are so much better than the competition for the ice. Anyway, those big sausages are the summer sausages. No już prawie dojeżdżam. Bardzo długo coś mi dzisiaj idzie z tymi wszystkimi przystankami. Tutaj jest bardzo takie ciekawe gospodarstwo. Tutaj mają wszystko. I łódkę mają, i traktor, jakieś tam stare samochody, i staw taki wykopany. Wszystko mają. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak ja się zawsze cieszę, kiedy
kiedy tutaj jestem, kiedy wjeżdżam tutaj do tego swojego lasku, który jest tutaj po lewej. I nie, ciężko to opisać, dlatego że jak ktoś nie ma takiego miejsca, które tak bardzo, bardzo kocha, jak ja kocham Zealand, to ciężko. Strasznie tu gorąco jest. Strasznie tu gorąco jest, ale zobaczcie, wiatrak. Nie mam klimatyzacji, ale chociaż ten wiatrak. Boże, jak on dobrze tu robi. Tu deszcz pada, z tej strony słońce. Zwariować można z tą pogodą. A basen, zobaczymy jaka jest woda. Temperatura wody. 31. Ok. Cieplej niż na zewnątrz. Ale wiecie co najgorsze jest tutaj z tymi przyjazdami? Wypakowywanie. Zobaczcie co ja tutaj mam. Mam całego grilla wielkiego. Do tego deski, czyli materiały budowlane. Do tego coś do pszczół. Do tego moje rzeczy i to wszystko teraz trzeba nosić. To znaczy nie, grill nie. Grilla trzeba wynieść jak Zee się zjawi. Tutaj mamy jeszcze więcej rzeczy. Tu jakieś jedzenie, tu wody, talerze, chipsy, jedzenie dla psów, cały worek, orzechy też dla rakunów, to znaczy jedzenie dla psów, dla rakunów, jedzenie od psów. No i cały samochód zawalony jest, zobaczcie co tutaj się dzieje. Taki ładny kupiłam, z imienia krzyczy, powie, że znowu badziewie nakupowałam. Kupiłam taki fajny, a od nas pracy taki znak. No i tu jakieś miski poprzywoziłam, cuda wianki. W każdym razie odpakowywanie jest najgorsze. Ja jestem chyba rekordzistką świata, jeśli chodzi o zakupy w sklepie za dolara. Chyba nie znam wielu ludzi, którzy potrafią tyle stracić za jednym razem. Dzisiaj skończyło się na 90 dolarach, tak? Powinnam zrobić wam haul. Zrobię wam haul, a czemu nie? Ludzie gorsze, z gorszych sklepów robią haule. Nie robiłam jeszcze za bardzo takiego haula, z takich właśnie pierdół. Także zrobię za chwilę wam haul. Okej, więc zacznę od tego. Kupiłam 4 takie, znaczy 5 takich podkładek na talerze. Proszę, jakie ładne. Tak jakby kamyczki. A co kupiłam jeszcze? Kupiłam też te torebki, żeby robić z nich lampiony. 40 to na jakiś czas będzie. Tu kupiłam zestaw takich różnych łyżek. Tu nawet trzepaczka jest. Chyba kosztowało 4 dolary. Tam jest 5 tych rzeczy. A do tego kupiłam tarkę, bo tutaj nie mamy tarki. Do tego kupiłam, no nie do tego akurat, tu kupiłam jeszcze cedzak. Kupiłam na germs, czyli no jak to się nazywa, hand sanitizer, czyli dezynfektant do rąk. Okej, bo tyle się zawsze się przyda. Nowy Windex, bo już mi się kończy. A dym, czyli to u was się syf nazywa, nie syf, tylko cyf, cif, a do mycia podłóg. Kupiłam też nową szczotkę do podłogi, razem z kijem. O, proszę. A kupiłam też taką czapeczkę, bo mi się wydawała taka ciekawa. Ja nie noszę takich bejsbolówek, ale akurat fajnie się ubrałam sobie, tak mówię, fajna będzie do basenu, taka w kwiatki. A tutaj kupiłam jeszcze spatula, czyli taką łyżeczkę taką miękką, jakby omlety robić, czy coś w tym stylu. A dwa solar lights, ups, sorry, dwie lampki solar. Okej. Okay. Kupiłam też bardzo fajną szczotkę do czyszczenia grilla. Dlatego, że te normalne szczotki, trzeba na nie bardzo uważać, dlatego, że one czasami potrafią włoski te zostawić takie metalowe, chociaż ten raczej nie.
Chociaż nie wiadomo, zawsze trzeba uważać. I jak ktoś połknie takiego włoska, to może sobie bardzo dużą krzywdę zrobić. Także z tymi klasycznymi szczotkami trzeba uważać. W ogóle z każdą trzeba uważać, sprawdzać. Jak się przeleci grilla tą szczotką, to później jeszcze trzeba serwetkami przelecieć. Też kupiłam mopa. O, do umycia podłóg tutaj. Kupiłam też różne mokre siereczki, dlatego że tutaj właśnie zawsze takie rzeczy się przydają. Kupiłam też do twarzy siereczki, a także bardzo fajną deskę do serów i do innych rzeczy, może być do krojenia. Boże, już komary mnie zaczynają jeść. I kanadyjską koszulkę, może zobaczycie mnie w niej. Koszulkę tu kupiłam jeszcze, to też wszystko za dolara. Jakieś takie makarony. Ała, ale mnie ugryzł plecy. Oh my god, muszę spierdzielać stąd. Jakieś tam makarony, takie rzeczy, bo tam jakieś rzeczy do jedzenia też są. No i tu Zi powie, że nadokupywałam badziewia, bo ja lubię takie różne pierdoły. Także jeszcze dokupiłam kilka tych takich. Boże, ale te komary są straszne. A nie ma tu nikogo dzisiaj ze mną, kto by mnie po plecach podrapał. No, tutaj jest ptaszek następny, już takiego jednego mam. Ups, wszystko mi się zaraz zwali. Okej, okay, już się zwali. A tu jest następny niebieski ptaszek, proszę, jaki piękny. Stay, don't move, okej. Okay. Tu jest taki też cute, taki jakby koliber. A do tego kupiłam miskę, znaczy miskę, to jest niby koszyk. Ale to będzie świetnie się sprawdzało w roli pływalni dla małych rakuniątek. Także zaraz im naleję wody i będziemy dzisiaj podziwiać ich, jak będą się w tym kąpać, mam nadzieję. I to na tyle. Takie zakupy, $90. A weszłam tylko, żeby torebki kupić na lampiony. Pięknie, prawda? No, tak zawsze jest. No i zobaczcie, za 3 dni już tego nie będzie. A jeszcze jest wielki worek do przyniesienia w samochodzie. Z samochodu. Tej karmy dla psów, te 18 kilo. Co te rakuny tutaj nawywijały? To znalazłam w krzakach. Na szczęście to jest mocniejsze niż to ostatnie. Jest w ogóle nierozbite, także wymyłam. Kupiłam też nowe, następne, takie jak kiedyś zawsze mieliśmy, tego typu szklane. Tylko że ostatnio to pokradli nam kwiatki, te żółte z kwiatków pokradły nam. Też ściągają, to chyba te dzieci ściągają. Więc teraz biedny koliber tu przylatuje. I nie wie, co się dzieje, bo przylatuje w to samo miejsce, gdzie zawsze to wisiało, ale tu nie ma nic. Więc zrobiłam wodę z cukrem, właśnie się studzi i zaraz im dam. Kupiłam sobie też 2 książki wczoraj, także będę czytać. 2x2 and The Paris Wedding. Zobaczymy. Także mam nadzieję, że mi wystarczą na te 4 dni, no ale mam jeszcze inne też książki. Także fajnie, zamierzam się relaksować w basenie, tak powiedzmy do soboty, bo w sobotę przyjeżdża. No czemu ten Blue Jay tak się grze? No dobrze, dam ci zaraz orzechy, nie drzyj się tak, to te niebieskie ładne ptaki. Chwileczkę. A także do soboty, bo w sobotę przyjeżdża z moimi tajemniczymi gośćmi, a tutaj kotek, proszę, już się podkrada. Chodź malutki, chodź, a ty nie drzyj się tak. Chodź malutki, od razu zobaczył, że przyjechałam, masz tu jedzonko, chodź, chodź, nie bój się malutki, nie bój się, a tobie zaraz dam orzechy, don't worry. Chwila, Boże. Brat naszego Augustika, tak? Ten podobny do Augustika z twarzy, znaczy z mordki chyba po polsku, ja zawsze mówię z twarzy, że mają twarz i mają ręce. Tak jak ludzie. Tak. Czemu ty się tak boisz? Żeby koty się bały bardziej od rakunów, to jest to naprawdę straszne. Go tak przyzwyczaiła i zabrała do domu. Jak już się ma 5, to co tam, że jest 6, albo nawet ten drugi, co przychodzi, 7 by było. Kochane są takie. Tutaj biedaki, nie wiem ile będą żyć, 2-3 lata może maksimum. A w domu mogą sobie dożyć do 20. No i jak wam się podoba mój nowy look? Proszę. Żona farmera. Tutaj z kanadyjskiej wsi.
Nie, ale fajna jest czapeczka, no co, do basenu. Ładne kolorki ma, także podoba mi się. No i mamy drugiego kotka. Tego z puszystym ogonem. Nie, dzióbku. Ty jesteś z puszystym, a ten drugi jest ten nie z puszystym. A siedzi właśnie tu i je. Przymierza się znowu, żeby zabrać temu. Jedz to suche na razie. Jedz, bubuś, suche na razie. Bubu, jedz suche na razie, nie zabieraj jemu. A tam zrobiłam już basen dla szopów. Nie zabieraj jemu, nie wyganiaj go. Nie wyganiaj go, bo on jest chudszy od ciebie. Także w dzień takie historie, a w nocy szopy. Proszę bardzo. Tylko nic mu nie rób, nie sycz na niego. Może razem sobie będziecie mogli jeść, ale ty już dwie puchy wrąbałeś. A on pierwszą dzisiaj ma. Tylko, że on ma taką poczwórną, bo on jest chudy. Jak się przymierza, proszę. I mruczenia. Ale wy jesteście rodzeństwo, bo wyglądacie bardzo. Czemu się tak boicie? Wyglądacie bardzo podobnie. Nie bój się, ty malutki. Już teraz ten ci zje. Teraz ten ci zje. Chodź tutaj z powrotem. Chodź szybko. Przyjdź do niego. Podejdź. Ty się boisz, taki malutki. Jesteś biedny. No i razem możecie jeść. Proszę bardzo, ładnie. Jak ślicznie. Dwa braciszki. Na pewno są braciszkami. Wierzyłam, że to są chłopcy, bo gdyby to były kotki, to wciąż już by były. Z małymi by przychodziły, chociaż nigdy nie wiadomo, może mają gdzieś w zanadrzu małe i przyprowadzą mi tutaj pięć następnych. To by było. Śliczne są. Jak zgodnie jedzą nawet. Trochę tam burczą, ale ogólnie w porządku jedzą. Także nalałam basen dla szopów, zrobiłam dwie wody dla kolibrów, że roboty tutaj jest cały czas. Coś. Samo rozpakowanie mi chyba zajęło z 40 minut. Musi to być rodzeństwo. Dwa obce koty by tak nie jadły nigdy. By się zagryzły i zamruczały. No i wreszcie jestem w basenie, chociaż już wieczór. I tak jest trochę zachmurzone, ale na razie nie padało tutaj. I stwierdziłam, że zacznę czytać tą książkę, ten Ślub w Paryżu. I ona ma być o It's been ages since Rachel West has seen the man she once believed. Anyway, to jest historia o dziewczynie, która została zaproszona na ślub swojego byłego chłopaka, który w pewnym momencie jej życia był dla niej wszystkim i nie wyobrażała sobie życia bez niego. I nagle, po ich tam ileś lat po rozstaniu, kiedy nie widziała go, to została zaproszona na jego ślub. A wszystko zostało zapłacone, cała podróż, cały przelot. I na ślub jego w Paryżu. Tak. A tutaj jest mój nowy napis, moja nowa plakietka, w którą zaopatrzyłam się u nas w pracy. Także i takie rzeczy w agencji podróży sprzedajemy. Proszę. Także to wszystko jest też z pracy. Mówiłam zresztą chyba, że kuler też jest z pracy. I kilka innych rzeczy tutaj, które mam. Tak długo jak to jest beach house, a nie na przykład beach house, to jest wszystko cool, prawda? So, not beach house, just a beach house. Ja cały czas jestem jeszcze w basenie, a tutaj już pierwszy dzióbek przyszedł i zajada, proszę. Orzeszki. Nie ma to, jak się przyjdzie pierwszy. Wszystko dla ciebie jest. Zobaczymy, jak będą z tego basenu dzisiaj korzystać. Na pewno będą miały
zabawę dobrą. Widzę, że lisek przyszedł też. Tutaj jest blisko tej miski z wodą, tego basenu. Lisek jest piękny rakun. Ma jasny taki kot, znaczy sierść. Bardzo rudą, jak widać. Dobrze, mi się tak ręce trzęsą, ale siedzę w wodzie. Nie mam tu za bardzo oparcia, ok. Jakoś muszę ustabilizować to, ok. Więc, sorry, bo tu trzciny mi przeszkadzają. Więc tak wygląda lisek w dzień. Jest bardzo rudy, taki jasny rakun. Rzadko się takie jasne zdarzają. Tak samo jak rzadko się zdarzają takie ciemne jak czarna mama. Przeważnie są szare. Także tego nie można żadnym innym pomylić. To jest rodzeństwo. On i siostra z tamtego roku. Co, nie tylko dzieci mają zabawę. Dorośli też. Proszę. Pozazdrościł, ja tylko dwa grapes tam wrzuciłam. Piję sobie, ok. Good. Pij sobie, pij. Pij sobie, pij. Przychodzi, proszę, na grapes. Przyjdź, chodź tutaj, chodź. Chodź, tutaj dla ciebie są. Zobacz. No, łapkami ładnie, ale ty masz pazury wielkie. No i mój friend już jest. A jak? Kochany. Takie pazury. Tutaj mi na szlafroku. Ty maluchu, ty. Ostatnio chyba z kilogram zjadłeś. Wszystko dla ciebie, tak? On jest taki słodki, jak on je, te grapes. A tu grubas zeskoczył. Nie zabieraj. Ej! Nie zabieraj całych. No co, ty crazy jesteś? Nie wolno całych zabierać. I baby przyszło małe. Chodź, baby, też. Się baby nie boisz za bardzo. No chodź tutaj, mój friend. Chodź tutaj, tutaj teenager. No i baby tu się drapuje. Chodź, babyczku, chodź. Ty też się nie boisz za bardzo. Ty przyjdziesz po grapes. No masz, ja ci rzucę nawet. Nie musisz się wdrapywać. Masz. Masz, maluszku, masz. Jak fajnie. Pyszny grapes, nie? Nie zabieraj mi całego. Nie, całe nie. Tylko trochę weź. Ma ci wystarczyć. Na jakiś czas. Baby, co mi tam po nogach gryziesz? Masz tutaj. Jakie ty masz pazury. Oh my God, jakie ty masz wielkie pazury. Straszne masz te pazury. Trzeba ci obciąć, tak jak moim kotom. Nie zabieraj wszystkiego. Baby też chce mieć. Baby też tutaj jest. Ej, baby, nie gryź mi nóg. Znaczy palców. O, masz tutaj, baby. Baby też można wytrenować. Tak? We can train you, little baby. You are very trainable, baby. Like my friend here. See? Okay. Yeah, you guys eat together. Yep. So cute. So cute. Ślicznie jesteście razem, ale ty masz te pazury straszne, tu mi drapiesz przez szlafrok. Oh my God, you guys are funny. Czekaj, bo ty całe mi zabierze, czekaj. Hey baby, baby, baby. I tu jeszcze lisek też chce przyjść. Ej, nie gryźcie się. Nie gryź tego małego baby. Baby is so cute. Yeah, don't fight with the baby. Baby is very cute. Chodź tu, baby. No masz, baby. What are you doing? This is a cat food. That's for the cats. You have dog food. Don't eat cat food. Wszystko zeżrą. They will eat everything. Okay.
little bugger. It's getting dark. I have to turn the lights on soon. Soon. I shouldn't przyssał. Just got attached to me with these grapes. With these grapes. So czarna mama przyszła z dzieciakami. Dobrze widzieć, że wszyscy są cały czas ci sami. Że nie straciła żadnego dziecka. Także bardzo dobra jest czarna mama. Bardzo dobra mama. No i ta mama z tym jednym też ma tutaj tego jednego. So, so far good. Knock on wood. Mnie malowane drzewo, tak? Zapukać. Okay, I put some grapes into the pool. I call it the baby pool. Into that basket with water. And the first baby is already getting them. Okay, we'll see later. It's quite a commotion in here. Oops, sorry. To zoom out to show you guys. Yeah. Lots of raccoons. No skunk so far. Let's hope. Jest ten malutki czarny, który siedział na tym drzewie wtedy dwa tygodnie temu. Już było dwa tygodnie temu. Boże, to nie było dwa tygodnie, to już było trzy. Strasznie ten czas leci. Oh my god, to było jak robiliśmy ten, znaczy jak oni robili ten most, bo ja nie robiłam. Wow, to już jest trzy tygodnie. Kurczę, really? Nie, cztery tygodnie. To było 9 czerwca, a dzisiaj jest już 5 lipca. Wow, cztery tygodnie. Boże, strasznie to wszystko leci. Strasznie. A ty, złodzieju tu, chodź tutaj, złodzieju. Nie zakradaj się tu. Patrzcie na złodzieja. Proszę tu jeść z ręki, tak jak każdy szanujący się rakun. Nie? Tak jak ty nawet. Yep. Wszyscy już zaczynają z ręki jeść. Tu malutki babyczek tam się czai. No. Babyczek nauczył się wchodzić. Tylko nie gryź się. Babyczek też chce. Dać babyczkowi, proszę. O, weź babyczku. Ty, raz babyczek, a raz drugi rakuńczyk. Ej, o babyczek już tu mi się wspina też po szlafroku. No masz też. No masz razem z babyczkiem. Mam 3 kg tych. Yes. Ten zabrał całą wielką garść, a ty masz tutaj. Ej, nie gryź się. No zwariowaliście. No patrzcie, jakie te rakuny są. Kurczę. Chodź tu, babyczku, ty skorzystasz, jak tutaj się gryzą. Ja. Ty tutaj, you're gonna get lucky here, huh? You're so cute. You're so cute. Little baby jestem. Jestem so smart. Już taki mądry jestem. Nie wiem, czy to jest on, czy ona. Jeszcze nie wiadomo. Nie zaglądałam nikomu pod ogony. Jeszcze tacy friendly nie jesteśmy, nie? Żeby pod ogony zaglądać. Z babies to ciężko powiedzieć jeszcze. A tu jaki malutki, kochany, siedzi też. I z mamuśką sobie jedzą. Wiatr się zerwał, a czarna mama i czarna mama zawołała tu wszystkich do siebie. Także proszę, jak tutaj jedzą. A kto tutaj ma jeszcze grapes? Szybko te winogrona idą u was. Bardzo szybko. Rakuny bardzo lubią winogrona. W tamtym roku mieliśmy, u nas w domu rosły takie ładne, pierwszy raz nam wyrosły takie ładne. Zy mówi, ole, piękne winogrona mamy. Któregoś ranka wstajemy, a tu nie, winogron nie ma ani jednego. Rakuny w nocy przyszły. No i tak bywa, co zrobić. Zobaczcie na tych, jak oni siedzą. Siedzą, leżą, pełny relaks. O. Ten mały w środku śmieszny jest. O, o. Na leżąco już jem, tak? Jak to babyczek przyszedł i nie ma grapes?
Znowu nie ma, muszę znowu przynieść. Oh my God, jak wy to szybko jecie. Zaraz dostaniecie orzeszki, tak? Zaraz peanuts będą. Już wam daję peanuts. Poczekajcie, już zaraz będą peanuts. Peanuts, peanuts. Misiu przyszedł. On zagląda. Peanuts mamy też. Już. Chodźcie na peanuts. Black Mama. Misiu się zawsze boi Black Mamy. Znaczy czarnej mamy. Chodź, misiaczek, chodź. Grapes nie ma, bo już zjedli. Ale masz peanuts. Peanuts są very good. Tak. A to jest nasz misiaczek stary. And here we have Misiu, our senior raccoon. You're probably the oldest in here. You and Black Mama, of course. But I don't know who's older, you or Black Mama. But you are from about the same times. So Black Mama now is with one baby and the three other babies, I don't know where they went. But they like to climb this tree, of course. And I've seen, oh yeah, of course they're climbing. I see they're climbing now. Huh, what the kids. Love going up that tree. I'm gonna get you some grapes, Misiu, too. You've missed on the grapes, so I'm gonna get you some. And who's here? Mama, Black Mama, and Mini Me. The other black baby. Who looks like Black Mama. Yeah, you guys, almost unrecognizable. But one is small, one is big. But you look like your mama, totally. Totally you look like your mama. And Foxy is drinking. Oh, not anymore. Foxy is so light. You're all different. You're all different. Tutaj mamy czarną mamę i jej miniaturkę. Jak widzieliście w innych vlogach, miałam kiedyś filmik, jak się dzieli tam razem sobie na tej budce. I Black Mama i jej miniaturka właśnie tutaj, czyli ten malutki, który siedział na drzewie. Znaczy tak bardzo malowniczo wszystkie siedziały, ale ten, który był w tym moim vlogu o robieniu mostu, jak wstałam rano i tak się ustawił pięknie mi na drzewie. A tutaj jest braciszek albo siostrzyczka, nie wiadomo jeszcze. No, ci wcinają te peanuts, orzeszki, ale szybko. Mam jeszcze, no more, nie bójcie się. Słyszycie, jak te dwa maluchy są na drzewie od Black Mamy, od czarnej mamy? I znowu robią te swoje, no tak jak one robią, dźwięki. O, chciałam powiedzieć głośność i te swoje dźwięki. A dwa maluszki mi tutaj jedzą orzeszki, a tam się gryzą. Czego się gryziecie? Boże, tyle jest jedzenia, ja nie wiem. I skunks przyszedł znowu. Oh my God. Jeez. Skunksy są cute, ale jak zacznie pryskać, tak śmierdzi, że nie mogę. Okej. Okay. Jakie wy jesteście grzeczne, a braciszek czy siostrzyczka na drzewie? Jakie tutaj jest zamieszanie, zobaczcie, co tutaj jest. A ten czarnuszek, ten co wygląda jak Black Mama, tu jest zaraz koło mnie. Ty byłeś taki śliczny na tym drzewie, na tym zdjęciu. No i proszę, jaka zabawa tam w wanience. Maluszki mają fan. Musiałam wody dolać, bo już wylały częściowo. Czarna ta woda, bo błota nawnosiły. So cute.